Chwila prawdy, dawaj. Chwila prawdy. No ale zakupują takie kany z depozytami. Z depozytami, no stąd. No to u nas mało tych depozytów jest, pomimo że powinno być więcej. Ale, już? Ale. Otwieraj. Nie, otwieraj. Zaczniemy od tego. Co byście chcieli, albo co ty byś chciała, co byście chcieli, żeby było w środku. Zgadujcie. Zgadujcie. Monety. A ja otworzę. Coś jest na pewno, ale co? Tego nie wiem. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Pierwszy mój sygnał przy tym kamiennym fundamencie to jakiś dekelek, a co tam kopie welinka. Cisza. Nie, tam. To pewnie od tej. Od garnka jakiegoś. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was na dzisiejszych poszukiwaniach. Jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś dawniej była stara osada. Będziemy szukać tutaj współczesnych rzeczy, ale tylko liczymy, że znajdziemy coś ciekawego. Na co liczysz? Na skarby. A na skarby, ja też. Zostańcie z nami. Zapowiada się bardzo ciekawie. Było łóżko, które myślałam, że było od jakiegoś garnuszka, a jednak to było łóżko od pokrywki, bo i pokrywka się znalazła. Także na złom. A ja tutaj już podkopałem kolejny duży sygnał. Za chwilę zobaczymy, co to tutaj jest. Tym razem to prawdopodobnie ruszto od pieca albo jakiś element, jakiś zawiasik. Zobaczcie, jaki duży element metalowy. A to kolejne moje znalezisko. Coś ozdobnego, ale nie wiem, czy to od pieca, czy nie, chyba nie. Nie, jakiś ciężko powiedzieć. A zobacz, dosyć tutaj mam, ciężkie. A ja z kolei znalazłem taki element, zawias od drzwi. Także masz do kompletu. Na złom. Miały być monety, miały być skarby, a jest na razie złom. No może będą, no ale od czego to może być, bo to mnie ciekawi. No ciężko powiedzieć, od okna jakiegoś, jakaś obramówka. Trudno mi powiedzieć od czego, ale ładnie wygląda, zdobione. No, fajne, fajne. Co E tam? Jakiś blach. I co? Kawał blach chyba się rusza. Cała tutaj ziemia. O, tu widzę, o ja. To może coś tam jest? Bo to może nie być o, jakiś kocioł. Kocioł tajemnic. Tak jest. O, może się w ten sposób to wyciągnę. O. Łamie się. Moja łopata. Odsunę się, żeby mi w oko nie odprysło. Ale faktycznie, to może być jakiś kocioł. Zobaczcie, jak to się rusza. No niestety. A, to jakaś chyba rama będzie od tego. Od domu. O, 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 o. Zobaczcie, bo to idzie. Wyciągniemy, zobaczymy, co to jest. Ale w takich miejscach, gdzie stałe budynki zostały spalone podczas działań wojennych, można się dużo rzeczy ciekawych spodziewać. Raczej nie inaczej. Uważaj na kręgosłup. A to chyba mówiłem? Są ten okieneczko od... Okno. No. Tyk. Tyk. Także stare, stare ramy do renowacji. Takie rzeczy też zbieramy. Czasami bardziej cieszą niż jakieś monetki. Także jest i to, szukam dalej. Może się jakiś depozyt trafi. Jest tutaj coś. Coś bardzo skorodowanego. Blach. No. Tak, sypie się jak nic. Lecę, lecę, lecę. Wyciągam ją.
Ją, czyli kogo? Kankę. Obkopałem, ta, ale no, ten korzeń mi przeszkadzał. No dobra, weź, powiem, nie rób takiej adrenaliny. Krzyczałem, no bo krzyczałem, no bo jest kanka, jest być może depozyt za chwilę. Zobaczymy, jak wyciągnę ją, co jest w środku. Jest zamknięta. O, przeciągnęłaś. Poczekaj, ją wyciągnę. Nie była głęboko, bo praktycznie sygnał przeciągnąłem żelastwo. Mówię, zobaczę, co to jest, bo jesteśmy przecież w miejscu, gdzie stały stare budynki i ciężka jest. Zamarłam, otwieraj. Czekaj, odpocznę. Musiałem obkopać to wszystko. Budujesz napięcie? Dobry rok. Grzechoci coś? Co? Grzechoci? Nie, ale coś chyba... Nie słyszę nic, ale jest ciężka. Ta kana. Częściowo wieko otwarte. Chwila prawdy, dawaj. Chwila prawdy. No ale zakupują takie kany z depozytami. Z depozytami, no stąd. No to u nas otwieraj. Mało tych depozytów jest, pomimo że powinno być więcej. Ale, już? Ale. Otwieraj. Nie, otwieraj. Zaczniemy od tego. Co byście chcieli, albo co ty byś chciała, co byście chcieli, żeby było w środku. Zgadujcie. Zgadujcie. Monety. A ja otworzę. Coś jest na pewno, ale co? Tego nie wiem. Jest na pewno. No, jak myślicie, co może być? Też ja wam nie powiem tego. Ja wam powiem, co ja bym chciał, żeby tu było, nie? Dawaj. Coś takiego srebrnego, jakieś sztuczce, zastawy i inne. Zawsze mi się to marzyło, a ciężko było to znaleźć, nie? Ach, czy się tym razem uda? Nie wiem, ale jest, zobaczcie, w dobrym stanie. Ta. Na mleko będzie. Ta. Kan. Dobra, otwieramy. Ta-da! Nie takie proste. Aha. I? Ja już wiem, co jest. I? I? I jestem mocno w szoku i zdziwiony. Dobra, albo sama nie, zajrzę. Albo nie. No dobra, zajrzyjcie tutaj z Ewelinką do środka, co się udało znaleźć. No weź. Zobaczymy, czy udało wam się zgadnąć, co w tej kanie jest. Ta-da! Jedno wielkie G. G. Pusta. No. Czyli już była oszabrowana, no bo no, jakby ktoś się starał, żeby to zakopać, to raczej z czymś, prawda? No wiesz co, czy obszabrowana, bo po prostu nie wiem. Albo zgubiona? W momencie, kiedy Rosjanie wkraczali na te tereny, ludzie między innymi w takich kanach chowali różne rzeczy, nawet i smalec, bo był pierwszej potrzeby, zawsze mógł wyparować. Albo było tak, że ona była pusta, ewentualnie, w międzyczasie wam pokażę, jak ona wygląda, ewentualnie jeszcze było tak, że jak część osób uciekała, to ktoś zawsze został, jakiś autochton, czy jakieś osoby, które podglądały, to zakopywał kany i po prostu je po tym, jak ludzie zakopali i poszli dalej, czy uciekali dalej, to te osoby te kany opróżniały, bo znam takie jakby też przesłanki od świadków, którzy sami szukali takich kan po wojnie, takich depozytów. A odbywało to się w taki sposób, że albo ktoś widział, albo po prostu był zakopywane były te depozyty, kany czy jakieś garki w zimę. Wykopywany był piasek ze śniegiem, zasypywane, wtedy śnieg wiosną stopniał, zrobiło się naturalne zagłębienie i specjaliści w tamtych czasach od tych rzeczy no potrafili to odnaleźć. No to jestem zawiedziona. No ja też. Zobaczcie, w dobrym stanie kana, nie przerdzewiała. No ma jakieś tam ślady przerdzewień, ale to nie to, co bym chciał, nie? Płytam. Szkoda. Szkoda. Weź jeszcze zajrzyj raz z naszymi widzami do środka.
ale tylko po to, żeby tak nasunąć jeszcze myśl, refleksję. Czy coś w tej kanie było? Jeżeli co, no ja wierzę, to pomyślcie, że co mogło być, nie? Dla mnie sama ta kana jest dosyć ciekawa, bo jest zachowana w ładnym stanie. Jeszcze się ją obczyści, to coś z niej będzie. Jest pełno piasku, ale to normalne, było w ziemi. Wcale głęboko nie było, bo praktycznie była no lekko zakopana. Po lewej stronie i za Welinką są ruiny budynków, tu gdzie prowadzimy poszukiwania. A tu jest ta kana, którą ja znalazłem. Depozyt wspomnień. Pusty. Depozyt wspomnień. Będzie co wspominać, bo beka przy tym jak nic. Biorę swoje złomowisko i musimy kończyć poszukiwania, bo był telefon. Znajomy powykrywacz ma przyjechać. Wracamy do sklepu. Nakopałem, mówię, jakiś taki duży sygnał, bo wykrywacz dawał taki rozciągnięty dźwięk na coś szlachetnego, a tu kawałek placka ołowiu stopionego, ewidentnie widać, że po pożarze tego budynku, gdzie jestem, no jakiś mosiężny, jakaś mosiężna obwódka, ciężko powiedzieć na tą chwilę od czego, a w takim oto dołku to było. Sprzęt dla klienta prawie że gotowy, sprawdzony. Wiele osób nas ogląda i widzi, że chodzimy z dołsami. Ja chodzę z jedynką, Krzysiu chodzi z dwójką i wiedzą, że jest to bardzo dobry wykrywacz. Jest to inwestycja na lata. Także polecamy. No i co? Do każdego wykrywacza, do każdego zakupu dajemy nasze czapeczki z logo gratis. Muszę wam też powiedzieć, że w ostatnim czasie popularność, jeżeli chodzi o poszukiwania z wykrywaczem metali i tym samym u nas o sprzedaż samych wykrywaczy, wzrosła kilkukrotnie. Podejrzewam, że między innymi jest to związane z tym, że od 1 maja 2024 roku wchodzi nowelizacja ustawy i ogólnie mówiąc, każdy z was, każdy, kto jest zainteresowany tematem, będzie mógł chodzić praktycznie całkowicie legalnie, zgłaszając tylko swoje wyjście na poszukiwania poprzez aplikację, która ma być w telefonie każdej osoby, która będzie chodziła z wykrywaczem. Stąd też no, dzieją się rzeczy niesamowite. Za chwilę poszukiwania staną się sportem narodowym w Polsce, ponieważ no, jest takie zapotrzebowanie. Jest kolejny boom po tym, jak
w cudzysłowie był szukany złoty pociąg, tam też wtedy niesamowicie wzrosło zainteresowanie i sprzedaż wykrywaczy, i to się dzieje od kilku miesięcy też, jeżeli chodzi o przełom roku 2023-2024. Także cieszę się bardzo. Cieszę się, że też wielu z Was mogłem pomóc w doborze wykrywacza, nakierować Was, w jaki sposób składać dotychczas jeszcze papierowe pozwolenia do konserwatora zabytków. No i jeżeli komuś z Was mógłbym jeszcze pomóc poprzez jakby też dobranie odpowiedniego wykrywacza metali, bo ich na rynku jest bardzo dużo i ich cena waha się w przedziale od powiedzmy 900 zł do 9-10 tysięcy, także kwestia to, jaki ma budżet, ale też można za naprawdę rozsądne pieniążki kupić profesjonalny wykrywacz, który będzie służył na lata. Macie jakieś pytania, śmiało piszcie, dzwońcie, chętnie Wam pomożemy. Dzięki, że dotrwaliście do końca, że oglądacie filmiki, zostawcie lajka, taktyczny komentarz. Jak ktoś nie subskrybuje kanału, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach. Będziemy Wam przekazywać więcej informacji i pokazywać fajne przygody, które można odbyć, korzystając z wykrywacza metali, i robić to w zupełnie sposób legalny. Na razie, do zobaczenia.